Trenerze, za Wami kolejny bardzo pożyteczny sparing, który dowodzi, że Zagłębie idzie do przodu i wyglądacie już dużo lepiej niż na początku przygotowań. Przede wszystkim nie przegraliśmy meczu. To jest raz, bo po dwóch porażkach to gdzieś jest w końcu, chce człowiek mieć tego dosyć. I to było, chociaż straciliśmy bramkę znowu po stałym fragmencie gry, nie bezpośrednio, ale znowu pośrednio. Co martwi, i to jest pierwszy element, na którym będziemy musieli nadal pracować, bo pracujemy nad tym, ale widocznie nie za mało i dalej pojawiają się błędy. Dwie zupełnie różne połowy, bo w pierwszych połowach zagrały pierwsze zespoły tak naprawdę i ta połowa była bardzo wyrównana. I tutaj dla mnie, z mojej perspektywy, cieszy, że zagraliśmy z zespołem, który grał w tej grupie mistrzowskiej, jak równy z równym. Oni mieli swoje sytuacje, my mieliśmy swoje sytuacje. Te elementy, na którymi żeśmy ostatnio pracowali, czy gra w defensywie, w nowym ustawieniu 4-4-2, funkcjonowało to dobrze. Dobrześmy się przesuwali, mimo takiej ciężkiej pogody, i Pogoń, która grała na swojej połowie dobrze, na naszej połowie nie była w stanie zagrozić nam bramkowo. Druga połowa to znowu, i to muszę powiedzieć to z nieukrywaną radością, mimo że jestem ze Szczecina, to w sytuacji, gdy wyszła nasza młodzież i wyszła młodzież szczecińska, to niestety to była różnica już co najmniej jednej klasy, jeżeli chodzi o umiejętności naszych chłopców z Akademii i chłopców z Akademii Szczecińskiej też, to widać, że tutaj jest bardzo duża różnica w umiejętnościach na korzyść chłopców z tego. Może fakt, że tu u nas jest tak naprawdę ten drugi zespół, czyli ten zespół młodzieżowy naszpikowany z reprezentantami kraju, ale to jest wynik tego, że oni naprawdę prezentują się piłkarsko bardzo dobrze. Umiejętności gry pod presją, umiejętności gry na małym polu, gra na jeden kontakt, dribbling. To wszystko powodowało, że ich rówieśnicy i odpowiednicy z Pogoni Szczecin byli dla nich dzisiaj kompletnie tłem i nie byli w stanie sobie poradzić i w środku pola, ale też przejąć inicjatywę, nawet nie w środku pola, ale nawet na własnej połowie. Szkoda, że nie wygląda tak pierwsza połowa, tam gdzie grały te pierwsze zespoły, bo jesteśmy, przede wszystkim nas interesuje główny zespół, czyli ten pierwszy, ale cieszy to z perspektywy tych młodych zawodników, że tak świetnie się prezentują i że na tle też niesłabej Akademii Szczecińskiej i tych zawodników, którzy grają w reprezentacjach kraju, bo ci młodzi chłopcy z Pogoni Szczecin też kilku gra w reprezentacjach kraju, prezentują się tak okazale. Także to nas cieszy, ale to jest jak gdyby taki element na marginesie. Dla nas najważniejsze jest to, co działo się w pierwszej połowie i to, co, na czym będziemy musieli pracować w następnych dniach jeszcze przed sparingiem z Piastem Gliwice. Zostały nam trzy jednostki treningowe, w tym jedna trochę regeneracyjna, ale postaram się ją wykorzystać na elementy, które żeśmy dzisiaj znotowali z tej pierwszej połowy. Trenerze, czy po tych dwóch pierwszych sparingach, gdzie zabrakło goli po stronie Zagłębia, pracowaliście nad tym elementem? No bo dziś dwie bramki, co podkreślał trener, że cieszy? Cieszy. Pierwsza bramka strzelona poza stałego fragmentu gry, co prawda, a druga po pięknej akcji, po kontrataku, dawno nie strzeliśmy z kontrataku bramek, gra w defensywie. A na tym, żeśmy ostatnio pracowali już w tych 3-4 dniach, chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda. Wygląda to całkiem nieźle. Musimy popracować nad elementami, które dzisiaj troszeczkę nas niepokoiły. Trenerze, wiadomo, okres sparingów to materiał poglądowy dla trenerów. Nad czym dzisiaj mieli się chłopcy skupić i jak zrealizowali te założenia? No tak jak mówiłem, dzisiaj naszym wytycznym było to, co trenowaliśmy w ostatnich dniach, czyli przede wszystkim gra w nowym obrona w ustawieniu 4-4-2 na różnych wysokościach, przejście do kontrataku, pod którym żeśmy strzelili dzisiaj bramkę, nie stracenie bramki po stałym fragmencie gry, co się niestety nie udało, próba zdobycia bramki po stałym fragmencie gry, co się udało pośrednio, bo mieliśmy rzut karny, który Janis kapitalnie wywalczył w pojedynku 1-1 i to tak naprawdę główne były wytyczne, które wyznaczył trener Stokowiec na dzisiejszy mecz, bo chcemy małymi kawałkami pewne rzeczy wprowadzać. Teraz zrobimy, czeka nas analiza, jutro dzień taki regeneracyjny, jeden trening, którego już będziemy chcieli po dzisiejszej analizie meczu, bo sobie wieczorem obejrzymy jeszcze raz dokładnie ten mecz, wytniemy te wszystkie rzeczy, które były pozytywne i negatywne. Jednych tych pozytywnych było dużo więcej, negatywne wyjmiemy sobie do analizy, żeby poświęcić temu piątek, który będzie dla nas tym głównym dniem przed meczem w sobotę z Piastem.